Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Stefan, nie udało się punktów wywalczyć w Trondheim, ale tutaj można powiedzieć, wracasz do robienia swojego. No, dokładnie, w Trondheim trochę szkoda. Tam popełniłem błąd, jeszcze warunki do tego nie dopisały. No i szkoda było po prostu, mógł być fajny konkurs. A dzisiaj tutaj punkty są. Pierwszy skok całkiem niezły, a ten no już trochę trzeba było mieć szczęścia też, żeby po prostu tutaj jest tak trudna skocznia, że małe błędy, jeszcze jak nie ma tego powietrza trochę, to już w ogóle jest ciężko. No i bólka była. No. Mimo wszystko właśnie te warunki bardzo chyba utrudniają skakanie, no bo loteria jest, można powiedzieć. No właśnie, czasem jest mocniej z przodu, czasem w ogóle tego nie ma. Mi się w pierwszej serii słabo trafiło, w tej już w ogóle. No i trochę szkoda, że nie było szczęścia do tych warunków, mógł być lepszy wynik. Ale tak pozytywne to, że pierwszy skok był taki w porządku. Ten, no sam nie wiem, no ale nie był chyba tak fajnie czysto trafiony na progu, że nie nakręciło tak dobrze i brakło właśnie szybkości i żeby napędziło i tam później też odleciało lepiej. No trudno, trzeba walczyć. Miałeś ochotę tutaj polatać w ogóle? Lubisz latać na Mamutach i Vikersund? Tej skoczni bardzo nie lubię. Ani razu tutaj jak skakałem w ogóle jej nie czułem i nie skakało mi się dobrze. No dzisiaj ten pierwszy skok mogę zaliczyć do udanych, także my jakiś krok do przodu względem tej skoczni zrobiłem. No zobaczymy, mam nadzieję, że jutro następny wykonam. Mimo wszystko pięciu polskich skoczków dzisiaj z punktami to jest taki mały sukces, zwłaszcza na Mamucie. Na pewno. Myślę, że ta pierwsza seria była fajna, w drugiej przede wszystkim Kamil odpalił rakietę, także super. Cały czas, no teraz jest na drugim miejscu, ale myślę, że awansa dobrego ma. To jest bardzo, bardzo okej. No to dziękuję i będziemy trzymać kciuki jutro za lepsze warunki i dalekie skoki. Dzięki.